Cześć, sianko, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w odcinku 135 na serii Na polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca kwietnia po 2400 subskrypcji, więc zostaw suba i wyślij ten filmik koledze lub koleżance, żeby jak największe grono zoba Czyła co? Napiszcie hashtag jadę, a ja wam przypnę serduszko i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co? Dlaczego hashtag jadę i co my będziemy oczywiście w tym odcinku robić? Ale co? Na samym początku oczywiście wam przedstawię, co się pozmieniało na naszej serii. A z tym hasztagiem jadę, no to zaraz wam oczywiście opowiem co, my, gdzie będziemy oczywiście jechać, co eee, co się pozmieniało, ogólnie widzowie po ostatnim odcinku przyprowadziłem tutaj oczywiście maszyny z tego garażu eee, siewnik do marchewki i oczywiście sadzarkę do ziemniaków oczywiście w kolejnych odcinkach te maszyny będą sprawdzane w tym odcinku nie będą te maszyny sprawdzane, więc no eee, co Oczywiście widzowie, te maszynki przywiozłem na przyczepie. Oto oczywiście przyczepie, oczywiście tej zielonej. Więc dobry. No, przywiozłem to przyczepkę oczywiście postawiłem tutaj. Zdjąłem te maszynki. Caseem załadowałem też te maszyny. Oczywiście Caseem. Więc domny no, case się oczywiście spisał z Turem. Więc jest ideolo, te maszynki oczywiście dwie, czyli beczka i pług stoją nadal na tej lawecie wypożyczonej. Beczkę oczywiście zapewne sprzedamy, pług oczywiście też sprzedam, więc to na pewno oczywiście sprzedamy, ale kiedy tak naprawdę nie wiem. Kiedy, bo jeszcze te maszynki trzeba widzowie wystawić na Ole X a to nie jest tak, że ja mam kupca, to trzeba wystawić na Ole X, -a. no chyba, że... Ktoś się na wsi oczywiście znajdzie, żeby te maszynki kupić, ale to wątpię, bo my mamy oczywiście tutaj na wsi, no to już takich większych, widzowie tutaj są więksi już rolnicy, więc no co. I co, no oczywiście tutaj się nic nie pozmieniało, ale co, my co w tym oczywiście odcinku będziemy robić? Wsiadamy do John Deere'a oczywiście i będziemy jechać siedzieć, siedzieć oczywiście będziemy trawkę, oczywiście nie chwastownikiem, tak jak to robiliśmy parę odcinków temu, tylko będziemy siać normalnym siewniczkiem, o tym chwastowniku zaraz pogadamy, tak szczerze, ale co, podczepiamy siewnik, tutaj podczepiamy, już widzę, że, dlaczego widzę, ja tutaj mam, dobra, jednak widzę, że tutaj E ten interkontrol, coś tam to otwieranie te widzowie, te te, 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 mi wyskoczyło, na przykład nie, w tej kabinie nie ma tego aha, dobra, tutaj oha, otworzyło się więc no, ale starczy, starczy, star star bo, bo jest chyba pewny, pełny pełny siewniczek, więc no e sobie oczywiście pojedziemy siać trawkę na tym oczywiście nowym naszym polu praktycznie, no bo wy tego pola jeszcze nie widzieliście, jak ja zrobiłem w sumie nowe. Wy to pole widzieliście, ale tak naprawdę przed, no bo wam pokazywałem dwa pola, teraz jest zrobione jedno wielkie pole. tak szczerze, to nie wiem, kiedy widzę, się ten fangers sprzeda, który jest tutaj wystawiony. Jak na razie, kupca nie ma matkowoska, jak my jeździmy po chodniku. Ale co, tutaj sobie oczywiście jedziemy. Kupca oczywiście nie ma na tego fenda, nie wiem kiedy będzie. Czy w ogóle się ktoś znajdzie się na tego fenda, nie mam tak naprawdę pojęcia. Jak się znajdzie, to dobrze, jak się nie znajdzie, no to też. E, niedobrze, oczywiście, nawet będziemy mieli tak naprawdę fenda na gospodarstwie, a pasowałoby go tak naprawdę sprzedać, ale to e, co, my wjeżdżamy sobie tutaj w tą manitkę i sobie i Jedziemy tak naprawdę możecie już zauważyć to pole tutaj oczywiście nasz rośnie rzepaczek po prawej stronie i tutaj oczywiście na wprost jest nasze pole co zaraz oczywiście to wam to pole przed, przedta, przedstawię Czekajcie, my od której tu momentu będziemy oczywiście. Dobra, co? Przedstawię Wam oczywiście to pole, oczywiście to pole wygląda tak. Widzę, że tutaj oczywiście mamy płoteczki, dodałem płotki, drzewka sobie pododawałem. Tutaj widzę, widzowie, że nie tego nie, nie zorałem, ale to z nas spokojnie zoram, to tylko łąka. Co, tutaj oczywiście drzewka dodałem, oczywiście staw który wyszedł mi tak naprawdę perfekto. Mi się ten staw podoba. Oczywiście ten staw robiłem sam i to jest, widzowie, mój pierwszy staw od początku farminga, no bo ja mam jak farmingo od początku, kiedy wyszedł. Kupiłem oczywiście od razu farminga i to jest mój pierwszy staw zrobiony w farmingu, więc myślę, że jest ten staw. Gites mi wyszedł fajnie, więc możecie napisać, jak oceniacie staw. Napiszcie od 1 do 10 jak oceniacie staw nie, nie wiem tam 9 na 10 staw, tak oceniam, więc jakoś tak napiście, ale te drzewka tak naprawdę robił przy tym stawie robotę, co? Tutaj oczywiście też miałem postawić łódkę, ale oczywiście tej łódki nie będę tutaj jak na razie stawiał, chyba... Tutaj nie jest tak naprawdę potrzebna łódka, no bo i tak nie będziemy oczywiście po tym stawie pływać, no bo to jest tylko staw taki malutki, żeby rybki połowić, czy tam jakoś tak, więc no. He co? No, oczywiście, tutaj oczywiście też zagajniki musiałem porobić z tymi słupami, no bo tych słupów oczywiście nie wywalę, oczywiście, więc takie drzewka dałem, tak samo jak i tutaj też podawałem takie drzewka, więc no. He co? Tutaj oczywiście dałem płytę na obornik, żeby, żebyśmy oczywiście przywozili tutaj obornik. Jak kiedyś to pole, oczywiście kupimy w przyszłości, żeby tu oczywiście wozić oborniczek. Będziemy tutaj wozić, będziemy sypać na tą pryzemkę i będziemy oczywiście obornik mieli na to pole i na tamto pole i może oczywiście jeszcze na tamto pole starczy, więc na trzy pola będziemy mieli oczywiście. Obornik, no, no co, no, jest po prostu postawiłem płytę, żeby oczywiście obornik nie, nie leżał na ziemi. Zapewne i tak będzie trochę tego obornika na ziemi, ale lepiej trochę niż ma leżeć cały na tej ziemi. Więc no, tutaj oczywiście kamień leży, który wy, wyorałem. Tutaj płatek oczywiście jakiś postawiłem. Tu jakieś krzaczki, więc myślę, że to ogólnie wszystko fajnie wygląda. Tutaj też jest droga. Co, my tutaj oczywiście są jakieś drzewka, też musiałem tutaj zorać, no bo to pole było oczywiście dotąd. A ja to trochę pole powiększyłem nawet dwa razy, ale tak naprawdę jakby nie patrzeć na no to pole jest praktycznie takie samo, no bo zabrał miejsce ten staw, ale myślę, że z tym stawem oczywiście wygląda fajnie. Tutaj nie wiedziałem co dać, ale myślę, że w przyszłości tutaj zrobię drogę. Tutaj koło tego gospodarstwa i sobie włożymy się. Aż tyle, więc no, my, co, my troszkę pogadałem, i teraz oczywiście idziemy, widzowie, po y, John Deerka, więc no. Y, co, my sobie po, troszkę widzowie sobie posiejemy, myślę, że. Jak tutaj zacząć tak naprawdę, bo się zastanawiam, ale dobra, co? Zaczniemy sobie, oczywiście widzowie, tak, troszkę będzie problem to pole zasiać, ale to... Myślę, że nic nie szkodzi, co? Dobra, trawkę ustawiłem, ustawiłem. E, tutaj sobie siejemy. E, fajnie, oczywiście, na, na GPS-ie, no bo jak widać, GPS-ko oczywiście mamy, co? E, pole oczywiście wyszło mi fajnie, myślę. Podoba mi się, oczywiście. To pole będzie troszkę więcej zawracania przy sianiu, ale przy koszeniu trawy, no to już tak, tak naprawdę. Nie będzie tego zawracania, nie oszukujmy się z kosiarkami. to raz, dwa to obkosimy, więc nie będzie tego zawracania. Ale przy siebie, no niestety, musi być to zawracanie. Ale ta, ale to pole oczywiście będziemy, nie wiem, siać dopiero tak za dwa sezony. Dopóki mi się łąka tak naprawdę nie znudzi, ale i tak myślę, że po dwóch sezonach to łąkę złożymy sobie, żeby nie było słabego plonu, co, no, potem oczywiście widzowie też troszkę zasiejemy i pójdziemy sobie pooglądać prasy, no co, no oczywiście e, z hashtag oczywiście jadę, no to to oczywiście będziemy oglądać prasy e, co, pojedziemy oczywiście też dwie sobie obejrzymy prasy i po dwie sobie pójdziemy, no bo nie ma sensu tak naprawdę jeszcze raz tutaj przyjeżdżać motorkiem, czy tam nasz, czy tam z samochodem naszym, jeśli tutaj oczywiście jest blisko te dwie prasy. Tutaj oczywiście jest w tej wiosce są wystawione dwie prasy i kolejne dwie prasy są wystawione tam, na tamtej wiosce obok, więc no. Tam to sobie pojedziemy albo z samochodzikiem, albo mo e, torkiem z jawką, no bo dawno jawków tak naprawdę nie je jeździliśmy, co? My sobie ich jedziemy, John Deer oczywiście daje radę. Też widzowie się zastanawiam, co zrobić z tym naszym chwastownikiem. No bo to tak naprawdę chwastownik. Tak naprawdę nie wiem co zrobić. No bo ten chwastownik niby ma wpisane 6 metrów, a robi tak naprawdę robotę na 4 metry. Napiszcie, czy wy też tak macie. Jeśli nie graliście na tym chwastowniku, no to. Możecie napisać, czy wy też oczywiście tak mieliście. Bo oczywiście ja tak miałem, mama oczywiście, więc się zastanawiam, co z tym chwastownikiem zrobić. Napiszcie w komentarzu, co mam zrobić tym z tym chwastownikiem. Czy go tak naprawdę sprzedać, czy go wymienić. Więc no, my co, sobie oczywiście jedziemy. Do tyłu sobie wy wycofamy. Zrobimy ten sobie mijaczka. jak sobie zrobimy, myślę, że zrobimy sobie na... Końcu nie ma sensu. Matko, woska, tu jest ten płot, dobra. E, co my tutaj sobie teraz pojedziemy od tej strony? Tak naprawdę, troszkę będzie tyłowania na tym polu, ale to nic oczywiście nie e, szkodzi. Troszkę, widzę, że będzie ten odcinek dłuższy, ale to. Nic się oczywiście nie stanie i tak widzowie z tej serii nie ma takich długich odcinków. Jak z serii, oczywiście, z biednego rolnika. Oczywiście, a propos biednego rolnika, no to też widzowie, ta seria wam powiem, że jest tak naprawdę mało podciągnięta. No bo tam jest 20 odcinków, dokładnie 23, jakby to nie, 24. Jakby to zapewne oglądacie ten odcinek. Więc E, albo 25, piąty odcinek, jakoś tak jest z jednego rolnika będzie, ale to widzowie, ta seria, tak naprawdę, e, wam powiem, że jest ma, mało odcinków, no bo tą serię zaczęliśmy z, w listopadzie, a mamy dopiero 24 odcinki, mamy kwiecień, tak naprawdę 6 miesięcy. Przez, przez 6 miesięcy. No, przy, no przez 6 miesięcy zrobiliśmy tylko 24 odcinki, więc. To jest oczywiście bardzo słabo jak na taką serię, więc troszkę widzowie Trzeba tą serię też podciągnąć, ale myślę, że przyjdą wakacje No to te dwie serie podciągniemy na pewno Chciałbym widzowie wakacje zarobić miesięczne daily, ale czy mi się to uda Tego nie wiem, też chciałbym nowe gry oczywiście wprowadzić wakacje Jakie? No to oczywiście zo. Baczycie co, sobie oczywiście jedziemy, coś takiego My się zastanawiamy, widzowie, czy, dobra, tutaj sobie zrobimy raz przy razie tutaj coś takiego, albo zrobimy po tej, dobra, jednak sobie zrobimy po tej stronie, ale myślę, że matko boska, kochana Częstochowska, dobra, co my tutaj sobie pojedziemy, wytybujemy i myślę, że... Co, tutaj sobie skończymy siac i myślę, że sobie pojedziemy na tamten cypel, po tamtej stronie, a środek sobie zrobię, widzę, poza odcinkiem, to zrobię, no bo i tak na odcinku nie zrobię tego całego pola, nie oszukujmy się tak naprawdę, nie zrobię, tutaj trzeba oczywiście tak dojechać do lewej strony, ale to nic oczywiście się nie stanie, tak... Tak szczerze widzę, tak myślę, że zostanie taki malutki mijaczek, ale to mijaczka sobie widzę zrobię, tak jak powiedziałem, poza odcinkiem, takie mijaki, żeby Was oczywiście nie e, e, zanudzać. No e, co, no troszkę oczywiście głośniej gadam, ale to za to Was przepraszam. Sobie wykręcimy coś takiego, żeby oczywiście już nie na polu wykręcać. E, co, e, tutaj też, matko woska, ile tu będzie poprzeczniaków, widzowie, to ja tego oczywiście nie chcę e, myśleć, co? E, my, myś, tak szczerze, widzowie, że byśmy oczywiście zrobili tym chwastownikiem szybciej, no bo ten siewnik ma 4 metry, a chwastownik ma 6 metrów, więc no, chwastownikiem byśmy zrobili szybciej, ale to trudno się mówi, chwastownik oczywiście nie... Wpasował się na nasze gospodarstwo, no no można tak powiedzieć, no nie wpasował się na nasze gospodarstwo Co, sobie coś takiego, wytrujemy sobie I teraz oczywiście sobie pojedziemy na tamtą stronę, to sobie zrobię, poza odcinkiem co Pojedziemy, ale mi się to pole tak naprawdę podoba jak Tutaj łąka wyrośnie, no to będzie taki klimat na tym polu, że ja sobie nie chcę y, myśleć, tak naprawdę, no bo klimacik jest, nie ma co ukrywać. Y, to jest chyba moje pierwsze pole zrobione, tak naprawdę, farmingu, tak, tak naprawdę, dopcofanie, bo chyba jeszcze ani razu nie zrobiłem tak pola, tak nie udekorowałem. Wiadomo, tamto pole widzowie. Przy gospodarstwie, no to też musiałem poświęcić tam, gdzie stoi Silos na książkę, ale to pole, tak naprawdę, tutaj staw, tu krzaczki musiałem pododawać, więc no. no, pole oczywiście wygląda fajnie, ale myślę, że jak to pole jeszcze troszkę widzę, powiększymy za parę sezonów, to będzie jeszcze bardziej fajnie wyglądać. Nie ma co ukrywać. Troszkę się włożymy, ale to wtedy będę oczywiście musiał tutaj teren kupić. Ten teren widzowie do, należy do, pewno do tego gospodarza. No chyba, że należy do tego co ma to pole pszenicy, ale wątpię. To co oczywiście tutaj należy do gospodarza, ale też widzowie pamiętacie tutaj z tym fendy tutaj co szukaliśmy fenda ząszada, ten fend to oczywiście tutaj chyba stał. Jak się nie mylę. Tak, tutaj jest oczywiście ten Fenda stał, no bo pamiętam jak ukradliśmy tego fenda. E, tego oczywiście 1050 waria, więc no. Ukradliśmy fenda, ale to. E, byl, byli oczywiście czasy, to byli czasy, ale. Kto pamięta, ten pamięta oczywiście. Albo jak mieliśmy tutaj w pierwszym sezonie w farmingu 19 tutaj gospodarstwo też widzowie miałem tutaj. W, e, i tutaj też widzowie na tym polu. Jak sobie, e, kto pamięta, ten pamięta. Kombaj się palił, Bizon. Ja to dobrze pamiętam. widzowie, odcinki z 19 i to bardzo, pamiętam bardzo dobrze odcinki z 19, ale, ale w farmingu 22. No to też dobrze pamiętam, oczywiście z tego farminga. Dużo odcinków z tej serii, więc no co, No ale z racji tego, że oczywiście na tej serii widzowie jeszcze dużo dzieje, nie ma co się ukrywać, no, tutaj widzowie się dzieje dużo na odcinkach, ale co, matko boska, zaraz oczywiście widzowie będziemy zjeżdżać do domu, ale zanim zjedziemy do domu, to oczywiście e, pojedziemy, pójdziemy w sumie po, po obejrzeć te praski, tutaj oczywiście zrobimy jeszcze raz poprzeczniach w sumie nie będziemy już robić tutaj tak naprawdę tutaj oczywiście będzie trzeba zrobić coś takiego Dobra tutaj coś takiego czekajcie czy ja tutaj dobrze tak naprawdę zasiałem zasiałem do dobrze zasiałem, no tekstury widzowie oczywiście nawożenia są no nowiutkę mam ale to co? Więc jeszcze widzowie Wam pokażę jak to wygląda na minimapce no bo ja sam oczywiście jestem cię kawy co, My na minimapce no troszkę pół pola tak naprawdę zasieliśmy więc no, tutaj jeszcze trzeba do zasiania, tu też tu te mijaki poprawiać, ale co siewnik wyłączamy i sobie oczywiście je jedziemy, w sumie tutaj oczywiście możemy tego dżondirka zostawić, skasimy tego dżondirka i sobie jedzie, idziemy po E, obejrzeć pierwszą praskę, co? Pierwsza praska oczywiście stoi tutaj, jest to oczywiście prasa klasa, e, co? E, nowiutenka nowiotenka, prasa, oczywiście tutaj nie jesteśmy u żadnego rolnika, tylko jesteśmy tutaj u handlarza, co? On te prasy oczywiście, on tutaj zazwyczaj handluje prasami, widzowie, takimi przyczepami, ale co? E, ja go poprosiłem, żeby wyprowadził tą mi prasę ze stodały, no bo on tutaj oczywiście trzyma. Wszystkie maszyny, co ma na sprzedaż. Ale co? Zajmijmy się prasą. Co? Prasa oczywiście klas Roland 350 na szerokich ogumieniach. Koła ma szerokie. Tutaj z tyłu matkowo e, z też. Dyszel ma oczywiście od prasy ten dolny. Tutaj ma podbieraczek. Myślę, że to ogólnie wszystko widzowie w tej prasie wygląda. Co? E, tutaj oczywiście robi belki tylko 125, jeśli ktoś od więc no, my oczywiście co, jeśli wybieracie tą prasę, no to napiszcie jedynkę w komentarzu, więc no, komu się podoba ta prasa, no to napiszcie jedynkę, co? Ale nie powiem, że nie, ta praska szkła podoba mi się, ale zobaczymy oczywiście jeszcze te trzy prasy. No bo co, my oczywiście teraz idziemy do kolejnego gospodarza, nic nie jedzie, nic nie jedzie, ale ja w tym odcinku oczywiście ochrypnę, ale dobra, co? Hej, co, no i kolejna prasa Sipma, ale czyż Sipma widzowie bym kupował tego? Oczywiście nie wiem, no bo jak sami pamiętacie, Sipma się oczywiście nam spaliła na łące. No wtedy, oczywiście, straż przyjechała, i wtedy prasowaliśmy caseem, i wtedy mieliśmy Sipmę yy, zieloną, no, no co, Sipma. Czerwona, tutaj oczywiście jest na szerokich ogumieniach, Wa, no co, belki robi takie same, 125 tutaj, no zależy kurde, jak tak naprawdę zbijesz tą belkę, no bo też można wkaść, no, no co, tutaj oczywiście ma trójkącik z tyłu, ale co, czy, czy ja bym tą prasę brał? Bym oczywiście tej prasy nie brał, ale jeśli tą prasę oczywiście wybieracie, no to napiszcie w komentarzu dwójeczkę, więc no, nie będziemy, widzę, się tutaj rozczulać nad tą prasą, bo ona jest sprzedawana od, od rolnika tak naprawdę, więc no, tutaj oczywiście rolnik jest. Wszystkie maszyny mam pochowane tak naprawdę w tych garażach, no bo on oczywiście nie ma zwierząt, tylko się zajmuje produkcją roślin. co? Idziemy sobie po dżunglę, pojedziemy sobie widzowie na gospodarstwo, weźmiemy sobie Jawkę i Oj, pojedziemy sobie obejrzeć te dwie praski. Co? w Ten odcinek widzowie będzie troszkę dłuższy niż wszystkie, ale to taki 30-minutowy z tej serii. Nikomu jeszcze nie, że nie zaszkodzi. Matko Boskę, jak. Ja widzę, nie podniosłem szywnika chyba, albo może i podniosłem. Nie, nie mam pojęcia, ale co? Pierwszy odcinek widzę, będzie taki długi z tej serii, ale to. No, co? Kiedyś widzę topole, to pole. chcę wziąć oczywiście w dzierżawkę tutaj. Na pewno to pole będę oczywiście się starał wziąć w dzierżawę, no bo to pole oczywiście jest. E, fajne, co? Oczywiście... E, tutaj też, widzowie, rośnie nasza pszenica. Nad... E, tutaj, matko boska, tutaj oczywiście, widzowie, będą ziemniaki w tym sezonie, na tym wielkim... Matko boska, kochana, walnęliśmy. E, tutaj, co? W tym sezonie oczywiście będą ziemniaczki. W tym... No, sporo będziemy mieli tych ziemniaków, ale to... No, dobrze, w końcu oczywiście przyjedzie do nas kombaj potęż potężny, bo... Zawsze kopaliśmy to naszą kopaczką, a w tym sezonie prawdopodobnie przyjedzie kombaj, ale tego oczywiście nie wiem. Bo do kopania ziemniaków, no to jeszcze daleko, no bo jeszcze nie zasadziliśmy tych ziemniaków. Więc co, wyjeżdżamy sobie na gospodarstwo. Ja widzowie, Uff, matko boska, jakie te bramy wąskie, ale co zrobić? Co, My tutaj sobie postawimy tego ciągniarka tutaj, no bo i tak będę potem, oczywiście, jechał. Jak wrócę z co so, e, jak wrócimy oczywiście e, z oglądania tych pras, ale co otwieramy tutaj sobie pojedziemy sobie jawką e, co w końcu sobie jawką ten esiok no to też oczywiście tutaj stoi, ale ja na tego esioka mam już potężny plan tak naprawdę matko wosko dobra jedziemy i jedziemy oglądać dwie praski, dobra w końcu motorka oczywiście przepaliliśmy myślę, że Paliwa tak naprawdę starczy, no bo ja tutaj tak naprawdę nie wlewałem paliwa, ale, ale na pewno tutaj jest stare paliwo, ale przechódź padł, chodź, jak te, nie wiadomo co. E, co, sobie, je, jedziemy sobie na, oglądać sobie praski. Dwie myślę widzowie, że pojedziemy najpierw w lewitkę, trochę sobie przejedziemy po polu. Tutaj oczywiście trawkę zasiałem już na tym polu wąskie. Wąskim po co, to troszkę w tym roku, w tym sezonie będziemy mieli troszkę tych traw, ale to dobrze, no bo zostało tak naprawdę, nie będziemy tych małych pól obsiewać tak naprawdę zbożami, no bo to nie ma sensu, albo kukurydzą, albo ziemniakami. E, co, wjeżdżamy sobie tutaj do tego gostka, nie będziemy na podwórko wjeżdżać, tylko sobie po tak, co. E, co, jest, y, trzecia prasa, oczywiście ta prasa oczywiście od Kuna, tak naprawdę co... KUN VB-2190 na szerokich ogumieniach Tak jak chyba każda prasa im jest na szerokich ogumieniach Ale to mogę się oczywiście mylić No w sumie zależy kto jakie koła założy No bo też co, niektórzy zakładają ko koła tak naprawdę od przyjęcia, Więc no e, Co, no tutaj oczywiście praska, ale czy ona jest dobra? To, to, nawet, to oczywiście robi belki 100, 25, 150 i 180, jedyny plus to oczywiście tej prasy jest taki, ale czy ja bym tą prasę brał, tego oczywiście nie mam po pojęcia, ale chyba jednak widzę ja, hmm, w sumie, jak... Potem zaraz pojedziemy obejrzeć tą czwartą prasę. No to, za, no to wam powiem, jaka mi się najbardziej prasa przykuła do mnie u, u głosu. Co? Podbierak jest szeroki, chyba od tych dwóch pras czyli od tej klasa i Sipme. Ale co? Je, jeśli, jeśli wybieracie tą praskę, no to napiszcie w komentarzu tru Co? I e, idziemy sobie do następnego. Ten. E, tutaj oczywiście widzę, rośnie nasza sobie. Zarago, wypma, tu, dzięki, że mi przepuściłeś. Tutaj, oczywiście, rośnie nasza pszeniczka. He, co, w skrzyżowaniu nic nie jedzie. Tutaj, oczywiście, tam też pszenica nasza rośnie daleko. Tutaj jest komisaria. Tu, oczywiście, pszenica. Tak naprawdę, nie ma co ukrywać. Gdzie, gdzie się nie rozejrzysz, tak naprawdę, widzowie? No, to, to jest nasze tak naprawdę pola. So, więc, no co, teraz sobie zajeżdżamy tutaj i stoi nasza praska do Ichwara, Jak dobrze widzę, no dojczwarka postawimy sobie na chodniku. Gdzie on ma furtkę? Brama zamknięta. Matko Boska, żeby ja jeszcze musiał skakać przez bramę w tym wieku, ale co? co, tutaj, oczywiście, też jest oczywiście gospodarz. No niestety, gospodarz. Tutaj z tyłu ma wyjazd, to jest jego łączka. Tam oczywiście rośnie nasza pszenica. Na pewno kiedyś będziemy go męczyć, żebyśmy wzięli to pole, żeby nam to oddał tą łąkę w dzierżawę, ale to w przyszłości. Co? E, powracając, oczywiście, do tematu, czyli oglądania tej prasy, prasa oczywiście do i Tutaj oczywiście ta prasa. Z tego co mi właściciel robił, mówił, ta prasa robi belki tylko 125, więc no. Co? Jest na szerokich ogumieniu, tak jak na, na dyszlu dolnym, tylko na zaczepie dolnym się oczywiście praski, oczywiście prasa się tu podczepia, tak jak te cztery wszystkie prasy, ale co? Myślę, widzę, że jest. Tak naprawdę, co? Ale co tu dużo mówić? Prasa, jak prasa. Jeśli wybieracie tą praskę, napiszcie w komentarzu oczywiście czwóreczkę. No co? Ale co? Teraz, oczywiście, Wam mia miałem powiedzieć. Widzę, która prasa mi się tak naprawdę po. E, dobra, e, co? Sobie widzę, zajedziemy jeszcze na, na CP, znalazł sobie do naszej jawki, ale co? Tutaj sobie postawimy. Tutaj ktoś. z samochodem stoi, ale co? E, ja widzę sobie zaraz, naleję, będę e, tankową naszą Jawę, ale co? E, która mi się praska oczywiście, jak podoba? E, praska oczywiście, mi się oczywiście podoba ta pierwsza, czyli klasa mi się podoba, ale co? E, napiszcie, jakie prasy, oczywiście, jaką prasę byście wybrali na tą serię? Mi się oczywiście na przykład podoba klasa, ale co? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja oczywiście idę tankować. Będę oczywiście płacił za paliwo, ale co? Tego już oczywiście Wam nie, nie będę nagrywał, i tak odcinek jest zbyt długi. Co? No w tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach u mnie na kanale, już za dwa dni. Co? Na razie, cześć!